Cześć kochani. Cześć kochani. Witam was na Nela Nela Polska. Tak, dzisiaj jeszcze raz z wami będziemy robić Danonki lody, bo my osobiście uwielbiamy to lato, to dla nas jest strzał w dziesiątkę. Mamy już 3 patyczki. 2 pomarańczowe i 1 niebieski. Tak, dzisiaj mamy kolejną paczkę Danonków, słuchajcie. Otwieramy. Smak banan, truskawka. Zobaczymy również, jaki będziemy miały patyczek. Zrobimy z wami jeszcze raz loda. Czerwony! Super, nie mamy czerwonego. Jak będzie pasował do naszej kolekcji? Na pewno ładnie. Dobrze, że nie pomarańczowy, prawda? Zimny, no bo tak, Danonki też były w lodówce. No, poproszę, czerwony patyczek. Słuchajcie, myślę, że super pasuje. Zrobimy Danonka, loda Danonka. To są duże kubeczki 90. Wow. Pierwsze, co trzeba zrobić, to na pewno umyć wieczko, żeby bakterie, które będą wchodziły wraz z patyczkiem, nie weszły nam do serka. Idę umyć i wieczko, i patyczek i zaraz wsadzimy... A tym razem zrobimy z czerwonym patyczkiem, bo nigdy nie robiłam... Czerwony Danonek, dokładnie. Idziemy myć. Kochani, umyte wieczko. Nożem troszeczkę natnę, pomogę dziecku, żeby się nie męczyło tępym patyczkiem. I proszę, wkładamy patyczek, dokładnie, jak już siedzi cały. Nie majtamy tym patyczkiem na wszystkie strony. Siedzi sztywno i wkładamy do zamrażalki. Według producenta 4-6 godzin, my natomiast no, trzymamy zdecydowanie dłużej. Na pewno ten pyszny danonek zjemy, ale jutro. Na pewno. Na deser. Zapraszamy was na jutrzejszy odcinek, kiedy będziemy zajadać pysznego truskawkowego danonka. Hejka, kochani! Truskawkowo, bananowego. Pa!